Krzysztof Krawczyk urodził się 8 września 1946 roku w Katowicach. Jego rodzice od dziecka zachęcali go do zostania artystą. Kiedy Krawczyk miał 16 lat, zmarł jego ojciec i utrzymanie rodziny spoczęło na jego barkach. Mocno przeżył on śmierć ojca i na prawie kolejne 20 lat stał się ateistą. W 1963 roku wraz ze znajomymi założyli zespół Truba Duży, który stał się jednym z najbardziej popularnych zespołów w Polsce. Po jakimś czasie Krzysztof odszedł z zespołu, żeby rozwijać się jako artysta solowy. Pomimo trudnych początków udało mu się odnieść sukces i stał się jedną z największych gwiazd polskiej muzyki. Pod koniec lat 70. media zaczęły cenzurować jego muzykę, więc wyjechał do Stanów. Krzysztof miał trzy żony. Pierwsza była miłością z lat szkolnych, z drugą wdał się w romans, kiedy jeszcze był z pierwszą i wyjechał z nią do Stanów, jednak była niewierna, więc w Stanach poznał swoją trzecią żonę, z którą potem wziął rozwód, a następnie znów wzięli ślub po raz drugi. W Stanach było mu ciężko i żeby stać go było na utrzymanie rodziny, poza muzyką musiał podejmować się różnych prac, między innymi na budowie. W 85 roku wrócił do Polski, gdzie znów stał się wielką gwiazdą.